Rozmowa poranka. Nadkomisarz Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia M. O bezpieczeństwie będziemy rozmawiać oczywiście na drogach w czasie wakacji i jeśli wakacje, to po raz kolejny publikujecie w mediach społecznościowych, ale też na swojej stronie internetowej mapę wypadków drogowych, tych najgorszych, bo ze skutkiem śmiertelnym. I co się okazuje, tak patrząc na nasze województwo na tej mapie, no to w porównaniu na przykład do sąsiednich, to w naszym regionie takich zdarzeń niestety jest sporo. Było, jak do tej pory. No tak, ja bym chciał uspokoić. Zdarzeń mamy tak naprawdę więcej, jeżeli chodzi o analogiczny rok ubiegły i okres wakacyjny. Natomiast też mówimy głośno jako policjanci, nie tylko policjanci, ale chcemy dotrzeć do wszystkich, że mamy większą liczbę wypadków tych najbardziej tragicznych, czyli tych, gdzie zginęli ludzie. No niestety, jeżeli chodzi o województwo śląskie, to tak naprawdę możemy wybierać w kategorii uczestników ruchu drogowego, którzy stracili życie na naszych drogach, bo zarówno jak popatrzymy na pieszych, motocyklistów, rowerzystów, kierujących, pasażerów, no niestety każdy z kategorii znalazłby się na tej czarnej mapie i no, są takie punkty, które wskazują na te nieszczęścia, myślę już nie tylko tych osób, które zginęły, ale to rodzin, czasem całych społeczności, tam gdzie doszło do tragedii. A taka mapa, ona mówi więcej o jakości dróg, czy po prostu ona mówi o tym, jak jeździmy? Nie, mapa ma być takim punktem bezpieczeństwa, odnośnikiem, jeżeli gdzieś wybieramy się w dany region, zobaczmy, co, czy gdzie się złego podziało, możemy uszczegółowić sobie, klikając w punkt ten czarny tak zwany i zobaczymy wtedy, do jakiego wypadku doszło, zobaczymy, kto zginął. No i być może uświadomimy sobie, że tam w tym punkcie szczególnie należy zachować ostrożność, szczególnie należy swoją czujność zwiększyć, tak, ażeby, no, mówiąc najprościej, no niestety najbardziej dobitnie, żeby nie być czarnym punktem. Czyli można powiedzieć, że są drogi bardziej niebezpieczne od innych na podstawie tej mapy. Tak, oczywiście my jako policja analizujemy praktycznie każde zdarzenie drogowe, to poważne zdarzenie drogowe i próbujemy poprawiać czasem infrastrukturę, czasem no niestety w ten sposób doraźny, ale zwrócić uwagę w ten sposób, że postawimy tam patrol policji, który zobaczy, czy rzeczywiście dochodzi tam do niebezpiecznych zachowań. Pamiętajmy o tym, że tutaj przede wszystkim prędkość, to co nas zabija, zawsze powtarzamy, oczywiście ktoś powie, że nagła utrata tej prędkości, tak, ale najpierw jedziemy za szybko, potem zabraknie nam drogi hamowania, na skutek zderzenia doznajemy obrażeń. No niestety, tak jak powiedziałem, czarne punkty to tam, gdzie te obrażenia były na tyle poważne, że osoba nie przeżyła. O tej prędkości i o tym, co sprawia, że w ogóle dochodzi do wypadków, jeszcze za moment, ale proszę powiedzieć, czy możemy wymienić w naszym województwie te najbardziej niebezpieczne drogi? No bo ta mapa pokazuje takie miejsca rzeczywiście, gdzie do wypadków dochodzi najczęściej. Mamy takie drogi, na których rzeczywiście powinna lampka się zapalać, a tutaj może być gorzej niż gdzie indziej? No tak, oczywiście my tutaj będziemy stale zwracać uwagę na drogi, te, które, na których możemy rozwijać znowu najwyższe prędkości, czyli główne arterie województwa śląskiego, autostrada A1, A4. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę... Mówi się, że autostrada to jest najbezpieczniejsza droga. No tak i jeżeli ta autostrada jest w pełni przejezdna, jeżeli na tej autostradzie ruch odbywa się płynnie, to jest to droga bezpieczna oczywiście i wtedy dochodzi do zdarzeń. Natomiast to, co najgorsze, to co jest bolączką naszych autostrad, to wtedy, kiedy dochodzi do zdarzenia drogowego. Czasem drobne zdarzenie drogowe, czyli już tak fachowo rzecz ujmując, kolizja drogowa rodzi poważniejsze skutki w postaci tego, że powstaje zator, zwalniamy, hamujemy. Na skutek tego dochodzi do już poważniejszego zdarzenia i tak mamy tego skutki w postaci już nie kolizji, a wypadku drogowego wtedy, kiedy na autostradzie, tam gdzie tak naprawdę ta prędkość może być wysoka, bo pamiętajmy o tym, że limit prędkości na autostradach w Polsce dla samochodów osobowych to 140 km na godzinę. No to jest dużo w porównaniu do innych krajów. Tak, oczywiście, to jest ciut więcej. Jeżeli my jedziemy płynnie, jeżeli mamy przed sobą wolną drogę, czasem nawet przy zwiększonym ruchu, to możemy z tą prędkością płynnie się przemieszczać. Natomiast wtedy, kiedy dochodzi do zatoru drogowego, wystarczy, że jeden z uczestników ruchu drogowego nie będzie na tyle skupiony i rozpocznie gwałtowny manewr hamowania, to każdy kolejny, który jedzie za nim, ma już podwójnie, potrójnie utrudnione zadanie. Na skutek tego piąty, szósty, dziesiąty hamuje, a nasty, najprościej mówiąc, brakuje drogi hamowania i dochodzi do poważnego już najechania na tył pojazdu. To jeszcze ostatnie zdanie o tej mapie. Czy można z niej korzystać tak na bieżąco, na przykład jadąc gdzieś, wyjeżdżamy, dajmy na to na wakacje nad morze i na tę mapę warto spojrzeć w sytuacji, kiedy mamy w telefonie na przykład no, ileś aplikacji,
które też są mapami, one informują o różnych zdarzeniach drogowych, to ta wasza rzeczywiście też może służyć temu? Tak, mówię z pełnym przekonaniem. Ta mapa aktualizowana jest każdego dnia, czyli my dzisiaj zobaczymy wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, do których doszło w dniu wczorajszym na terenie całego kraju. Jeżeli państwo chcielibyście mnie sprawdzać, to mogę przekazać bardzo pozytywną informację, że chyba to pierwszy dzień, kiedy na drogach całego kraju w trakcie wakacji nie zginęła żadna osoba, tak więc nie zobaczymy wypadku z dnia wczorajszego śmiertelnego z uwagi na to, że do takiego nie doszło. I oby tak dalej, a do tematu bezpieczeństwa wrócimy jeszcze za chwilę. Z nadkomisarzem Tomaszem Bratkiem z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji rozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach. Trochę pan o tym już wspomniał. O grzechu polskich kierowców, jakim jest nadmierna prędkość. To jest ten główny grzech i najczęstsze wykroczenie? No tak, jeżeli będziemy rozmawiać o przyczynach zdarzeń drogowych, to okaże się, że nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, a dopiero na trzecim miejscu to prędkość jest przyczyną zdarzeń drogowych, do których dochodzi na naszych drogach. Ale ja tutaj też mówię wprost i mówię jasno, że zapewne nie doszłoby do zdarzenia drogowego polegającego na nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu wtedy, kiedy by obie strony jechały z prędkością taką, jaka obowiązuje. Mamy świadomość tego, że jeżeli byśmy jeździli na terenie obszaru zabudowanego z prędkością do 50 km na godzinę, tak jak pozwalają nam przepisy, to czasem nawet ludzki grzech, ludzki błąd drugiej strony, która tak naprawdę, jak się okazuje, potem w zdarzeniu drogowym jest winna jemu zajściu, ale dałoby się tego uniknąć i to najlepszy sposób na to, ażeby nie dochodziło do zdarzeń drogowych, ażeby nasze drogi były bezpieczne, czyli jeździć z limitami, które obowiązują na danych odcinkach. Ale taryfikator w ostatnim czasie to się zmienił, zaostrzył się, a tutaj okazuje się, że niekoniecznie ma to wpływ. No to co z nami jest nie tak? No i tak jak początkowo taryfikator, kiedy wszystkie środki masowego przekazu głośno mówiły o tym, jakie kary, jakie liczby punktowe, że wszystko tak naprawdę jest coraz bardziej surowe, coraz bardziej ma piętnować tych, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, okazuje się, że chyba upływ czasu spowodował to, że zapomnieliśmy, jakie te limity, jakie te kary, jakie punkty, stąd też jak słyszymy już w mediach, prawdopodobnie dojdzie znowu do zaostrzenia przepisów. No pytanie tylko, czy my wciąż musimy zaostrzać te przepisy, czy w końcu stosujemy się do tych, które już obowiązują, a jestem przekonany, że te obowiązujące, gdybyśmy się do nich stosowali, to już są właściwe, to już są na tyle rygorystyczne, że wszystkich tych, którzy będą chcieli zakłócać porządek bezpieczeństwa na naszych drogach, są w stanie wyeliminować. A jak polski kierowca zachowuje się, panie komisarzu, wobec pieszych? No bo oni też niestety bardzo często biorą udział w wypadkach, najczęściej, no może nie najczęściej, ale niestety często z tym skutkiem najgorszym. No i tak, tutaj znowu jak czas okres do tyłu, gdzie przepisy pieszym zostały jakby bardziej udostępnione, uprzywilejowane, to pieszy teraz wchodzący, znajdujący się na przejściu ma już to pierwszeństwo, natomiast czasem ten pieszy też musi wiedzieć o tym, że kierowca go nie zauważy. Czasem ten pieszy musi wiedzieć o tym, że kierowca jedzie z taką prędkością i tu znowu wracamy do tego wątku, że nie będzie w stanie wyhamować, a wtedy nic innego jak zatrzymanie się, jak czasem nawet wycofanie chociażby z przejścia dla pieszych jest w stanie uratować nasze życie i zdrowie. Na drogach mamy też rowerzystów, coraz więcej rowerzystów, zresztą moda na rowery w ostatnim czasie ma się w najlepsze. Chyba jest powoli tak, że kierowcy do rowerzystów na drogach się przyzwyczajają. Czy to jednak jest moja mylna obserwacja? No i tutaj znowu symbioza działania, czyli dla każdego jest miejsce na drodze. Na tej drodze może czuć się bezpiecznie pieszy, rowerzysta, motocyklista, jak i kierujący samochodem wtedy, kiedy każdy będzie znał swoje prawa i obowiązki. Rowerzyści oczywiście to coraz liczniejsza grupa użytkowników na naszych drogach. Rowerzyści to czasem ci właściwi, czyli ci, którzy przemieszczają się w kamizelkach blaskowych, ci, którzy korzystają z dróg dla rowerów wtedy, kiedy one są. Ci, którzy korzystają z pobocza, korzystają z jezdni, ale po jej prawej stronie. Wszystko po to, żeby ułatwić ruch samochodom. Natomiast działając w drugą stronę, właściwy kierowca samochodu to ten, który obserwuje wokół siebie, co się dzieje. Wtedy, kiedy dojeżdża do przejazdu dla rowerów, jest przygotowana na to, żeby przyhamować, żeby zwolnić, żeby zatrzymać pojazd po to, ażeby rowerzysta bezpiecznie przejechał. Ale pamiętajmy o tym, znowu wracam do rowerzystów, że wtedy, kiedy jedziemy z prędkością 20-20 kilku kilometrów na godzinę na rowerze, to naprawdę nie problem, ażeby taką prędkość osiągnąć, to czasem, kiedy mamy do wykonania manewr 90 stopni po to, ażeby wjechać na przejazd dla rowerów, no to nie dziwmy się, że wtedy dojdzie do zdarzenia, bo kierowca samochodu oczywiście nie jest jasnowidzem i czasem nie przewidzi tego, że może się zatrzymać, nie zachowa tej należytej ostrożności. Czasem jest rozkojarzony, ale to
wszystko poskutkuje tym, że rowerzysta w wyniku zdarzenia dozna obrażeń ciała, a nie kierując samochodem. Mamy często takie sytuacje, że droga rowerowa przecina jezdnię i w tej sytuacji naturalnie rowerzysta powinien jednak zwolnić, rozejrzeć się. To też jest jego odpowiedzialność, mimo że teoretycznie droga rowerowa, więc no, on tam jest poruszającym się z pierwszeństwem. Tak, tutaj już zwracajmy uwagę na infrastrukturę. Częstokroć wtedy, kiedy są szybkie ciągi, zarówno rowerowe, jak i samochodowe, ten przejazd do rowerów odbywa się pod kątem, odbywa się na tak zwanych dwóch zakrętach po to, ażeby rowerzysta wyhamował, zwolnił, zwrócił uwagę, a jednocześnie po to, ażeby kierowca samochodu mógł rowerzystę zauważyć. Natomiast no niestety takie grzechy główne, to patrzymy i widzimy, że rowerzysta nie zwraca uwagi, nie stosuje się do tej wyznaczonej przez inżynierię drogi, jedzie na wprost, czyli nie hamuje, nie rozgląda się. Druga sytuacja to wtedy, kiedy inżynieria ruchu drogowego, czyli tam na etapie projektowania, wykonawstwa, okazuje się, że ten przejazd dla rowerów może być niebezpieczny i znajduje się tam na przykład przejście dla pieszych, to już w żaden sposób i nigdy nie zwalnia rowerzysty z tego, ażeby zatrzymać się, zejść z rowera, rozejrzeć się, bezpiecznie przejść z rowerem, prowadząc go przez to przejście dla pieszych, no a niestety już po przejściu przez to jest niemocny nadal kontynuować jazdę na rowerze. Czyli uwaga zawsze i w każdej sytuacji wskazana dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Nadkomisarz Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pięknej i bezpiecznej wakacji. Radio M 107,6 FM.